Szczęść Boże wszystkim, tutaj Kapelusznik i oto pomysł na nową serię, który podsunął ten komentarz, za co dziękuję. Średnio co 2-3 tygodnie bym robił taką topkę z najlepszymi pomysłami, jakie mi przyjdą do głowy lub wy mi podsuniecie. Oczywiście plus omówienie owych pomysłów. Zobaczymy, jak się przyjmie. Piszcie swoje opinie w komentarzach, zatem zaczynamy. Kiedyś stworzyłem listę 5 ulubionych owoców i tam wymieniłem w wyróżnieniu 2 owoce, które chciałbym zobaczyć, a ich w serii nie ma. Dlatego teraz wymienię aż 5 takich owoców, które właśnie najbardziej chciałbym zobaczyć. I pierwsze, co mi aktualnie przychodzi do głowy, to Zoan Leszczego. Jak ktoś nie kojarzy, to pochodzi on z wierzeń słowiańskich. Występował również w Wiedźminie jako jeden z potworów. I dosyć ciepło został odebrany przez fanów. Zaliczył także gościnny występ w Monster Hunter World. A przechodząc do meritum, w ogóle dlaczego chciałbym zobaczyć mityczny Zoan Leszczego? Według wierzeń był panem lasu i zwierząt leśnych oraz był demonem dusz zmarłych ludzi. Więc potencjalny użytkownik takiego owocu nie tylko by miał ciało ogromnego drzewca, ale też moce kontroli zwierząt, może również kontroli dusz niczym Big Mom, umiejętności niczym Aramaki z kontrolą roślin, czy nawet ładowanie energii za pomocą fotosyntezy. Paleta możliwości jest nieprawdopodobna i tylko wyobraźnia nas tutaj ogranicza. Serio, leszy w rękach Ody by nie zawiódł, po prostu to czuć. Mógłby być wykorzystywany na sposoby, które nawet się nam nie śniły. Kamikami no Mi, a raczej mam tutaj na myśli całą pulę owoców. Na przykład Kamikami no Mi model Zeus. Teraz rozumiecie, do czego piję? Przecież aż się prosi, by powstała taka grupa owoców. Ile bogów z mitologii można by przywołać? Hades, Posejdon, Anubis, czy też ktoś z mitologii słowiańskiej, jak Perun. Ile to daje możliwości? Można by zrobić własny rekord of Ragnarok w One Piece. Taki pojedynek Zeus versus Hades, o matko. Nie wiem jak wy, ale ilość bogów z różnych mitologii, jakich można wyciągnąć, oraz wariantów różnorodnych mocy, powoduje u mnie banana na twarzy. W filmie o 5 ulubionych owocach, który muszę kiedyś odrestaurować, wspomniałem właśnie, że chcę logię plazmy. Ja naprawdę lubię czytać o astronomii, a ponieważ logię to siły natury i już mieliśmy logię ciemności oraz światła, to chyba też czas na logię plazmy. Serio, liczę, że Oda da nam taką logię do końca serii. Potencjalny użytkownik takiej logii mógłby być przeciwnikiem Sanjiego. Ogień versus ogień, decydujące starcie, czyje płomienie są potężniejsze. Zresztą logia plazmy mogłaby mieć bardzo ciekawe ataki, typu jakieś tam olbrzymie eksplozje niszczące całe wyspy, nawiązujące do wybuchów supernowy. Plus, taki użytkownik miałby podobną sytuację co Akainu, czyli typa dotkniesz czystą ręką, to się sparzysz. I trzeba silnego haki lub owocu kontrującego logię plazmy, by go dotknąć. Generalnie bardzo intrygująca opcja. Paramecję wyobraźni chciałbym posiadać osobiście, gdybym już miał zjeść jakiś owoc. Polegałaby ona na tym, że użytkownik może sobie wyobrazić tylko jedną rzecz naraz, lecz staje się ona prawdziwa do czasu, gdy posiadacz owocu jej nie anuluje lub nie wyobrazi sobie następnej rzeczy. Owszem, brzmi to trochę słabo, lecz istnieje tutaj haczyk. Przykładowo, jak ktoś ma słabą wyobraźnię, to wyobrazi sobie tylko jedną broń, na przykład miecz. Aczkolwiek ktoś bardziej kreatywny wyobrazi sobie cały pawilon broni, ale jako jedną całość, czyli jedną rzecz. Mam nadzieję, że rozumiecie już, do czego piję.
W gruncie rzeczy posiadacza owocu ograniczałaby tylko wyobraźnia, bo ktoś normalny wyobrazi sobie wybuch, ale tylko w pobliżu wroga. Jednakże ktoś pokręcony wyobrazi sobie wybuch całej wyspy i oba przypadki to nadal wyobrażenie sobie jednej rzeczy. Także mam nadzieję, że to co wam przedstawiłem jest zrozumiałe oraz się spodobało. Następna logia na liście, którą także pragnę ujrzeć. Rtęć występuje chyba w naturze, więc można ją podpiąć pod siły natury. Chyba taka logia jest możliwa. Poza tym ja twierdzę, że cały układ okresowy to potencjalne logie. Jednak co do rtęci, to byłby to bardzo niebezpieczny owoc. Nie tylko dla ludzi oraz zwierząt, wręcz dla całego otoczenia, ponieważ rtęć sama w sobie jest trująca. I na przykład w formie pary rozpowszechnić po jakiejś losowej wyspie, to naprawdę jestem ciekaw, ile istot żywych przeżyje. Można nią zatruwać wody, atmosferę, lasy, wybrane miejsca lub wioski, nawet królestwa czy załogi pirackie, albo niewygodnych ludzi. Moim zdaniem potencjalny posiadacz takiego owocu fantastycznie by się nadawał jako agent CP0. Zatem podsumowując, Oda moim zdaniem nie wyczerpał nawet grama potencjalnych owoców, jakie mógłby stworzyć. Krótka lista, a ile możliwości się utworzyło, jak właśnie owoce bogów czy układu okresowego. Przed nami ostatnia saga w One Piece i być może od 3 do 5 lat historii. To jest dostatecznie dużo czasu, by wyciągnąć z kapelusza najlepsze pomysły. Także ja mam kapelusznik, piszcie swoje propozycje do następnego odcinka w komentarzach i do zobaczenia w następnych materiałach.